Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję optycznej myszki dla graczy Hama Urage. Jest to myszka o maksymalnym DPI wynoszącym 2400, myszka, którą możemy kupić za jakieś 50 zł, czyli kwota bardzo taka na każdą kieszeń. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie, jakość tej myszki oraz możliwości sensora, to powiem Wam, że jest naprawdę nieźle. Zachęcam Was do obejrzenia całej recenzji. Zapraszam do oglądania. No dobrze, moi drodzy, we wstępie poznaliśmy już troszkę informacji o tej myszce Hama Urage. Jest to jedna z tańszych myszek Hamy i chyba najtańsza myszka gamingowa, taka typowo dla graczy. Myszkę testowałem na podkładce również od firmy Hama, jest to Urage Lowsense. Podkładkę taką można kupić już za jakieś 30-35 zł, cena jest niewielka. Natomiast co do samej myszki, oficjalna cena producenta to jakieś 80 zł, natomiast tak jak mówiłem, można ją kupić już od 50-55 zł, dlatego jak dla mnie jest to cena praktycznie na każdą kieszeń. W porównaniu z jakością wykonania, która jest naprawdę bardzo dobra, jest to myszka bardzo opłacalna pod względem stosunku jakości ceny. Jak widzicie, myszka także troszeczkę przypomina znaną myszkę Bloody V5 albo chociażby starszego, droższego brata, czyli Hama Urage Evo. Jednak ten kształt nie do końca jest taki jak w Bloody. Ponieważ ta myszka jest generalnie bardziej płaska, jest także dość długa. Dlatego świetnie nada się także dla graczy o dużych dłoniach. Myszka nie wymaga i nie posiada żadnego oprogramowania. Ma zaprogramowane 4 wartości DPI. Pierwsza wartość jest to 600 DPI. Jak dla mnie niestety jest to za mało, nie korzystałem z tej wartości, nawet do takiego zwykłego korzystania w Windowsie, dla mnie jest to troszeczkę niska wartość. Kolejnymi wartościami jest już dużo lepiej, ponieważ są to 1200, 1800 i najwyższa 2400, czyli już taka bardzo przyzwoita rozdzielczość, pozwalająca na komfortową grę, nawet w takie dynamiczne gry jak strzelanki sieciowe. Jeszcze, moi drodzy, rzućcie okiem na kabel, który jest w oplocie. Jest to taki sam oplot jak w przypadku Urage Evo. Kabel jest dość elastyczny. Ma on 2 metry, zakończony jest wtykiem USB. Co do częstotliwości próbkowania w tej myszce, jest to 500 Hz, czyli dokładnie tak samo jak w wersji Urage Evo. No, testy syntetyczne oraz praktyczne pokazały, że te 500 Hz nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o opóźnienie tej myszki i da się jak najbardziej na dobrym poziomie grać. Kontynuując, myszka ma w sumie 6 przycisków, z czego 5 jest konfigurowanych. Tak więc po kolei, przyciski główne, lewy i prawy. Jak widzicie, działają praktycznie na całej powierzchni, aż do przycisku zmiany DPI i są także dość ciche. W tym modelu nie mamy już przełączników Omrona pod przyciskami, natomiast myślę, że żywotność jest i tak całkiem duża. Teraz, moi drodzy, rolka. Rzecz ważna w myszce, ponieważ rolką musi się komfortowo przewijać, pracować. Tutaj ta rolka jest dobrze osadzona, nie kiwa nam się na boki. Wystaje tak całkiem dużo i przewija się nią dość precyzyjnie. Jest to całkiem przyjemne. Rolka działa oczywiście także jako przycisk. Jak słyszycie, jest raczej cicha. Tak więc mamy już 3 przyciski konfigurowane. Kolejne 2 takie małe są tutaj. Są to przyciski pod kciukiem. Posłuchajcie, jak pracują. Wciska się generalnie lekko i pracują bardzo cicho. Jednak co do ich rozmieszczenia, mógłbym tutaj troszeczkę pomarudzić, ponieważ jak do mojej ręki, to zobaczcie, ten pierwszy przycisk bez problemu, natomiast do drugiego muszę już troszeczkę odciągnąć kciuk. Dla mnie byłoby idealnie, gdyby były jeszcze troszeczkę wysunięte do przodu, natomiast generalnie, jeśli chodzi o ergonomię tych przycisków, to umieszczone są nieźle. No, co bym jeszcze mógł dodać, mogłyby być odrobinkę większe, ale mimo wszystko używa się ich naprawdę nieźle. I dochodzimy do ostatniego przycisku, który już nie jest programowany. Jest to przełącznik DPI. Nie zaprogramujemy go w grach, ponieważ mamy tutaj przypisane tylko stałe wartości DPI. Na szczęście o wartościach DPI informuje nas ta lampka. Kiedy zmieniamy wartość, zmienia się podświetlenie, także tutaj u góry i także tu z boku, zobaczcie. Zmniejszę nieco oświetlenie, żebyście mogli to lepiej zobaczyć. Przy okazji możecie oczywiście zauważyć, że myszka jest bardzo fajnie podświetlana, dookoła na niebiesko. Tutaj przebija nam troszeczkę czerwony sensor optyczny. I oczywiście mamy także podświetlaną tą lampkę
zmiany DPI, a także tutaj taki paseczek. To podświetlenie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Co do ogólnej jakości materiałów, z których wykonana jest ta myszka, powiem Wam, że jest naprawdę nieźle. Jedno, co może się nie podobać części graczy, to duża ilość błyszczącego plastiku, ponieważ nie wszyscy lubią takie właśnie wykończenie, gdyż wygląda to naprawdę ładnie i efektownie, ale niestety lubi się brudzić. Natomiast z czyszczeniem tej myszki nie ma żadnego problemu, wystarczy jakaś mokra szmatka, przetrzeć i jest już jak nowa. Bardzo fajnie natomiast sprawdzają się tutaj te powierzchnie, są gumowane i stabilizują nasz chwyt dłoni. Także miejsce, gdzie trzymamy kciuk oraz drugą część myszki, pokryto gumowanym tworzywem. Ta powierzchnia ma całkiem niezłe właściwości antypoślizgowe, dlatego dłoń na myszce leży pewnie, pomimo błyszczącej powierzchni. Jak widzicie, też przyciski główne są delikatnie wyprofilowane, tak żeby palce fajnie w nich leżały. Oczywiście nie mogło zabraknąć dużego logo serii U-Rage, które jest naprawdę fajne, a od spodu pozostają nam jeszcze teflonowe ślizgacze, które są całkiem niezłej jakości i na tej podkładce sprawdzały się bardzo dobrze, a także na innych podkładkach, których także korzystam. No i widzimy też sam sensor. Jak widzicie, myszka spód ma taki dość wąski i rozszerza się delikatnie ku górze. Kabel natomiast wystaje z lewej części myszki, a samego scrolla mamy widocznego na wylot. Jak widzieliście, podczas grania w Sniper Elite V2 nie było żadnych problemów z celowaniem. Co do częstotliwości próbkowania, myszka faktycznie osiąga 500 Hz, dokładnie tak samo jak U-Rage Evo. Nie wpływa to w żaden sposób negatywnie na odczuwalną jakość rozgrywki. Jeśli chodzi o precyzję sensora, testy syntetyczne pokazały, że raz jest lepiej, raz gorzej, ale średnia jest całkiem niezła. Jeśli weźmiemy pod uwagę cenę tej myszki, to myślę, że ten sensor w zupełności się sprawdza i wystarcza nawet do takich gier snajperskich. Tak więc podsumowując, myślę, że Hama U-Rage w tym przedziale cenowym, jeśli uda nam się kupić za jakieś 50, 60 do 70 zł, jest jedną z najlepszych propozycji dostępnych na rynku w tym przedziale cenowym. Myszka jest ładnie wykonana, jest z dobrej jakości materiałów, posiada dość precyzyjny sensor o DPI do 2400, co w zupełności wystarczy nawet do szybkich, dynamicznych gier. Z myszki Hama U-Rage korzystało mi się bardzo komfortowo, tak więc myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam ją polecić, jeśli szukacie fajnej i niedrogiej myszki dla graczy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!